Cześć, ja nazywam się Agnieszka Jakubowska i witam Cię serdecznie na moim kanale o regułach gry w golfa. Dzisiaj odcinek o tym, co liczyć, jak liczyć, no i po co w ogóle liczyć. Ale zapewniam Cię, że nawet ci gracze, którzy liczyć doskonale potrafią, znajdą w nim coś dla siebie. Także zapraszam do oglądania. Zanim jednak zaczniemy, upewnij się, że włączyłeś subskrypcję, tak żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi odcinkami. Zaczynamy! Na czym w ogóle polega golf? Ano na tym, żeby piłkę wbić z tee do dołka w jak najmniejszej ilości uderzeń. Przy czym wszystkie uderzenia, które wykonasz po drodze z tee do dołka, musisz skrupulatnie policzyć. We wszystkich formatach, niezależnie od tego, czy gramy stroke play, stable forward czy match play, tak naprawdę swój wynik odnosimy do ilości wykonanych uderzeń. Nawet w match playu, kiedy gramy na dołki, porównujemy, ile kto na danym dołku wykonał uderzeń. Wygra ta osoba, która wykonała ich najmniej, ale punktem wyjścia jest ilość wykonanych uderzeń. Podobnie w Stableford, niby gramy na punkty, ale ilość uzyskanych punktów zależy od ilości wykonanych uderzeń. W formatach netto, gdzie gramy z handicapem, również punktem wyjścia jest to, ile tak naprawdę wykonaliśmy uderzeń. Czyli ilość uderzeń jest w golfie kluczowa. Dlatego zastanówmy się, co liczyć i jak liczyć prawidłowo. Zacznijmy najpierw od tego, jak liczyć, żeby się nie pomylić. Musisz policzyć wszystkie swoje uderzenia. Z biegiem czasu nabierzesz większego doświadczenia, ale na początku, jeżeli masz jeszcze problem z zapamiętaniem czy policzeniem wszystkich Twoich uderzeń, możesz się zaopatrzyć w specjalne liczniki. Są to różnego typu urządzenia, które pomogą Ci zliczyć Twoje własne uderzenia albo uderzenia osoby, którą markujesz. Może to być taki licznik, jak pokazany na filmie, gdzie po każdym uderzeniu naciskasz albo przekręcasz odpowiednią część, a w okienku pojawia się kolejna cyfra, która odpowiada liczbie uderzeń wykonanych na danym dołku. Może to być jednak znacznie prostszy licznik w formie na przykład koralików, gdzie po każdym uderzeniu przesuwasz jeden z nich, a na końcu sprawdzasz, ile koralików zostało przesuniętych. Teraz zastanówmy się, jak poprawnie liczyć swoje uderzenia. Przede wszystkim rzetelnie. Liczymy wszystkie uderzenia, które zostały wykonane na danym dołku. Liczymy te udane uderzenia i te mniej udane. Liczymy także airshoty, czyli takie uderzenia, które nie trafiły w piłkę, ponieważ one także będą liczyły się do Twojego wyniku na tym dołku. Liczymy wszystkie uderzenia spod drzewa, z krzaków, uderzenia do wody. Do swojego wyniku musisz doliczyć także wszystkie uderzenia karne, ponieważ wynik, który podajemy, to ma być wynik już ze wszystkimi uderzeniami i z wszystkimi uzyskanymi karami. Jak już Twoja piłka wyląduje na greenie, dolicz do swojego wyniku jeszcze paty, które były Ci potrzebne do ukończenia dołka. Zresztą tak najprościej jest liczyć swoje uderzenia. A tym bardziej, kiedy masz jeszcze problem z zapamiętaniem, postaraj się policzyć, ile uderzeń wykonałeś do greenu, a potem dodaj do tego jeszcze 1, 2 lub 3 paty, które były Ci potrzebne do zakończenia tego dołka. Czyli liczenie możesz podzielić sobie na dwa etapy. Na przykład 5 uderzeń potrzebowałem, żeby wejść na green, plus do tego jeszcze 2 paty. Jeżeli nie jesteś w stanie policzyć, bądź nie pamiętasz wszystkich swoich uderzeń, poproś swojego markera albo innych graczy we flajcie o to, żebyście wspólnie przeliczyli Twój wynik. 8. Nie, 9 zagrałem. To liczymy jeszcze raz. Drugie do bunkra. Drugie do bunkra. Trzecie wyjście. Tak. Czwarte pod green. Tak. Piąte krótkie. Krótkie. Przeszedłeś pod piłką. Szóste na szóste green. Na green. I trzy paty. I trzy paty miał. Trzy paty, trzy bo nie trafiłeś tego ostatnio. Tak jest. Zgadza się. A, widzisz, no, okej. Okay. Dobrze. Zgadza się. 9. Wspólnie będzie Wam łatwiej przypomnieć sobie wszystkie zagrania.
Czego nie liczymy? Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli zatrzymasz swing i zrezygnujesz z wykonania uderzenia, to nie będzie się liczyło do Twojego wyniku. Tak jak już wspomniałam wcześniej, do swojego wyniku musisz dodać również wszystkie uderzenia karne, które uzyskałeś w czasie rozgrywania dołka. Jeżeli nie pamiętasz, czy za jakieś zdarzenie jest jedno uderzenie karne, dwa, czy też nie ma wcale, możesz to sprawdzić w regułach albo zapytaj sędziego lub komitetu, tylko pamiętaj, zrób to przed oddaniem swojej karty wyników. Sprawdzenie, jaka jest kara i czy w ogóle się należy, jest bardzo ważne, ponieważ musisz sobie zapisać dokładnie tyle uderzeń, ile trzeba. I nikt, ani ty sam, ani twój współgracz, ani nawet sędzia czy komitet, nie może ani zmniejszyć tej kary, która się należy, ani zrezygnować z jej zastosowania. Po to, żeby za każdym razem każdy gracz w jakiejś sytuacji został tak samo potraktowany. Dostał dokładnie taką samą karę, jeżeli ona się należy, a nie raz większą, raz mniejszą, w zależności od nie wiadomo czego. Dlatego kara zawsze musi być dokładnie taka i tylko taka, jak wynika z reguł. Jeżeli zdarzyło się, że się pomyliłeś albo że pomylił się komitet i w rezultacie otrzymałeś dwa uderzenia karne zamiast jednego albo odwrotnie, jedno zamiast dwóch, to taka kara powinna zostać poprawiona. Powinna być dokładnie taka, jak się należy. O ile nie jest już za późno, bo na przykład turniej został już zamknięty. Jeżeli natomiast zdarzyło Ci się pomylić przy liczeniu i zapisałeś na skorkarcie błędny wynik na jakimś dołku, podpisałeś tą kartę i oddałeś ją już do komitetu, wszystko będzie zależało od tego, w którą stronę się pomyliłeś. Jeżeli pomyliłeś się na swoją niekorzyść i na przykład zapisałeś sobie 8, wtedy kiedy tak naprawdę na tym dołku zagrałeś 7 uderzeń, będzie się po prostu liczył ten wynik, który na karcie sobie zapisałeś. Natomiast jeżeli się pomyliłeś na swoją korzyść, jeżeli zapisałeś 8, a tak naprawdę zagrałeś na tym dołku 9, to niestety sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ wtedy oddałeś kartę z wynikiem niższym niż uzyskany w rzeczywistości. A jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to gracz zostanie zdyskwalifikowany. Liczyć musisz wszystko. Rób to rzetelnie i tak, żeby twój wynik na skorkarcie był wynikiem takim, jaki uzyskałeś w rzeczywistości. Staraj się nie pomylić, a jeżeli już się tobie to zdarzyło, to natychmiast, jak się zorientujesz, popraw swój błąd i skoryguj wyniki, tak żeby na karcie były już prawidłowe. Co do celowego wpisywania złych wyników na karcie, czyli zwykłego oszustwa, mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest słabe. To prędzej czy później wychodzi na jaw. I to już jest wszystko, co chciałam Ci powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Więcej na temat reguł oczywiście możesz się dowiedzieć z mojej książki Poznać reguły. Znajdziesz ją na niektórych polach oraz w sklepach internetowych. Jeżeli uważasz, że ten odcinek był potrzebny i się Tobie podobał, zostaw mi koniecznie łapkę w górę. A póki co ja już się z Tobą żegnam i życzę Ci dobrej gry.